Cześć, witajcie. Z tej strony Kawiórka. Mam nadzieję, że wszyscy mają tak dobry dzień jak i ja. Więc dzisiaj znajdujemy się na Fuerteventurze. Jesteśmy tutaj już drugi raz i tym razem zwiedzamy hotel Oasis Villa. Przepiękny hotel i zaraz go pokażę Wam od środka, od zewnątrz i powiem Wam różne ciekawostki na jego temat. Więc ten hotel ma dwa baseny. W sumie to jest jeden basen, tylko duży i przedzielony małym murkiem. Jeden jest troszeczkę wyżej, drugi jest troszeczkę niżej. Plus jest osobny mały basenik dla dzieci. Więc macie dwa bary. Jeden bar jest czynny w dzień na zewnątrz. Więc macie też drugi bar, który jest czynny wieczorem, kiedy odbywają się różnego rodzaju animacje i wieczorne dancingi. Macie po jednym barmanie. Wydaje mi się, że w lato to się zmienia, bo jest trochę więcej ludzi w lato, więc na pewno jest dwóch albo trzech barmanów, ale że przyjechałam w marcu, w sumie to pod koniec marca, jest tylko jeden barman na cały hotel. Co mogę jeszcze dodać? Jest troszeczkę kolejka, więc nie wiem jak w lato, mam nadzieję, że aż takiej kolejki nie ma. Jest taka fajna przestrzeń, można sobie popatrzeć na palmy, że ta kolejka tak naprawdę nie przeszkadza. Więc jest jedna restauracja, całkiem duża, powiem tak. Jedzenie od 1 do 10 dałabym około 7. Nie jest złe, jest całkiem dobre. Po prostu nie zmienia się za często. Prawie codziennie jest to samo. Czasami coś zmienią, czasami coś odejmą, coś dodadzą. Ale ogólnie, patrząc na całość, jedzenie jest całkiem dobre. Jest coś dla ludzi, którzy są na, powiedzmy, diecie, czyli chcą trochę zdrowiej jeść. Jakieś ryby, ryże i takie tam. No i jest dla ludzi, którzy lubią pizzę, frytki, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pokażę mój pokój jak wygląda, jest przepiękny, uwielbiam go, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mamy fajne rozsuwane drzwi i w salonie, i w pokoju, więc to wszystko wygląda naprawdę super. Macie dużo światła, pokój nam się naprawdę udał, cieszę się. Jak będziecie wybierać, to pamiętajcie, żeby wziąć ten na dole. Zaraz Wam pokażę jak wygląda, standard jest całkiem wysoki, wszystko jest czysto, codziennie przychodzi sprzątaczka, tylko ma wolne w czwartki i w niedzielę, więc niczego nie brakuje. Dają ekstra mydełko, mają suszarki, no i co tu więcej dodać, jest naprawdę super. Nie musicie nawet brać all inclusive, macie przepiękną kuchnię w salonie, wszystkie garki, wszystkie talerze, wszystko to jest potrzebne do gotowania, więc możecie sobie sami gotować, jeśli chcecie. Z alkoholi wydaje mi się, że macie wszystkie, od wódek do Jack Danielsów, do jakichś win, szampan. All inclusive jest do 23:00, bar zamykają o 1:00 w nocy. Tylko oczywiście po 23:00 już trzeba sobie samemu kupywać. Hotel jest mega duży. We'll be right back.
kształcie. Zaraz wam pokażę mapkę. Przepiękne basenie, przepiękny hotel, dużo roślinności, tak jak widzicie z tyłu za mną. Wygląda naprawdę fajnie. No i oczywiście jest dużo animacji w dzień. Można potańczyć, można się pogłupiać, pograć w lotki. Hello! Hello! I see anything! This is speed radar! So can I be fast? Run? No? Yes. Yes. No, no, no. Too fast? Okay. Only walk. Okay, we're gonna walk only. Hola! Hola! Bonjour! You look beautiful! Gracias! Naprawdę są wspaniali, wszyscy są mega mili dla dzieci. To jest ważne, bo jeśli jedziesz z rodziną, wszyscy są bardzo mili dla ciebie i dla twoich dzieci. Na pewno nie będziecie czuli się tutaj obco czy jakoś nieswojo. Pierwszego dnia jak przychodzicie, wszyscy ci mówią dzień dobry, wszystko fajnie. Większości klientów w marcu to są Francuzi, jest też trochę Anglików, no i ja jestem jako jedyna Polka w sumie, z tego co wiem. No dobra, to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i pamiętajcie, żeby dać dużego lajka. Jeśli nie subskrybujecie, macie tam na dole ten guziczek, możecie go zasubskrybować. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, czy nie. Jeśli macie jakieś pytania, też możecie napisać tam na dole w komentarzu. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Co mogę jeszcze dodać na temat hotelu Oasis Villa, znajdującego się na Fuerteventurze w mieście Coralejo? Jest zaraz obok serca nocnego i dziennego życia. Dosłownie 10 kroków dalej znajduje się super, ekstra, wielki, duży Aqua Water Park, w którym oczywiście też byliśmy i było mega fajnie. Jeżeli znajdę filmy, to wam pokażę gdzieś w prawym górnym rogu. Również jeżeli chodzi o plaże, to macie ich kilka. Są przepiękne, różne rodzaje tych plaż. Oczywiście możecie się zagłębić w dalsze zakątki Fuerteventury. Wyżej na mapie macie mnóstwo pubów, restauracji, jak również dyskotek. Nocne życie jest tam naprawdę bujne i wesołe, więc nie będziecie się na pewno nudzić. I to wszystko jest niedaleko hotelu Oasis Villa.